Rada zebrała się po raz pierwszy w nowym składzie. Obrady rozpoczęły się o godzinie 13. Trwały do późnych godzin nocnych. Mimo że nadzór nie wydał oficjalnego komunikatu, nowy prezes zarządu sam potwierdził wybór rady. Znaczy, ja jestem powołany już, jestem prezesem zarządu. Dajcie mi państwo trochę czasu, no bo raz, że kwestia informacji, które są normalnie o spółce, ogólnie dostępne, to są jedna, a wejście wewnątrz, jeżeli chodzi o szczegółowe zagadnienia, na pewno podzielimy się i z akcjonariuszami, i z państwem odnośnie tego, co zamierzamy. Rada Nadzorcza odwołała 4 członków zarządu Polskiej Miedzi: Jarosława Romanowskiego, Jacka Kardele, Marcina Chmielewskiego i Herberta Wirta. Najlepszego tej firmie. Niech się rozwija tak jak do tej pory. Zawsze życzymy firmie jak najlepiej i trzymamy za nią kciuki. Nowemu zarządowi wszystkiego najlepszego życzymy. Funkcję wiceprezesa ze starego zarządu zachował tylko Mirosław Laskowski. Wciąż jeszcze nieoficjalnie jako nowi członkowie zarządu wymieniani są Mirosław Biliński, Jacek Rawecki i Roman Kopcza. Nieoficjalnie też wiadomo, że obrady przedłużały się, gdyż co do Kopczy właśnie rada nie była zgodna.